Arsenio? Coś nie tak? No, nada. Nic ważnego. Czyżbyś rozmawiał z panią Bernardą? No, no, la compañía, nie, la con Rosario. Z Rosario. Ale mam wrażenie, że to był mój ostatni raz. Tak mi wstyd. To wina Santiago, przepraszam. Nie przejmuj się. Do głowy mi nie przyszło, że ktoś jest w środku. Nic się nie stało. Masz rację. Napijesz się kawy? Razem z tobą. Dwie filiżanki. Jakieś wieści od kaczory? Nie. A co u twojej rodziny? W porządku. Dlaczego jesteś smutna? Mam 38 lat i niczego w życiu nie osiągnęłam. Niczego. Toalety są w strasznym stanie. Jeśli zajrzy do nas sanepid, pójdziemy do więzienia. Santiago miał je posprzątać. Ale na niego nie można liczyć. Zajmę się tym, jeśli nikt znowu mi nie przeszkodzi. Nie przejmuj się. Zaraz sam się tym zajmę, póki nikogo nie ma. Wojna perska. Dlaczego rozwiązuje ten quiz? W bitwie pod maratonem Ateńczycy zostali zdziesiątkowani przez perską armię. Jedynym Persem, jakiego znam, jest Kot. Zamiast czekać na zmasowany atak na stolicę, przywódca Milkiades, brzmi to jak imię piosenkarza, a nie greckiego przywódcy. Milkiades i jego ludzie postanowili zaatakować wroga bezpośrednio przez zaskoczenie. Czyli odpowiedź na pytanie piąte brzmi: Ateńczycy zaatakowali wrogą armię bezpośrednio przez zaskoczenie. Niezły pomysł, Milkiadesie. Jak się miewa moja księżniczka? Dobrze. A co to za smutna mina? Kłopoty w pracy. Chaos nas ogarnął. Kraj idzie na dno. Ale nie martw się, jesteś młoda, dasz sobie radę. Biedna, samotna panna z dzieckiem. Jeszcze narzekasz? Wiesz, ilu kawalerów mieszka w okolicy? Wszyscy chcą mnie z kimś spać. Za kogo mnie uważacie? Jak się masz? Podam ci słodką kawę. Taką, jaką najbardziej lubisz. To zabije w tobie te gorycz. Lepiej popilnuj pakity. Mogę wyjść? Zostaniesz z wujkiem. Dokąd się wybierasz? Dostaniesz pyszną, mleczną czekoladę. I ciasteczka? Zobaczymy. Wybacz, że wyciągnęłam cię spod prysznica. Nie szkodzi. Wejdź. Co się stało? Mam ważną sprawę. Kaczorra? Nie. Chodzi o Katalinę. Siadaj. Dziwię się, że jeszcze wierzy w Boga, mając tyle problemów. Pamiętasz tego człowieka, który zaoferował jej pomoc? Jasne. Kłuje coś z żoną Armendarisa, żeby przejąć budynek sierocińca. Ten słynny anioł stróż? Okazał się wilkiem w owczej skórze. Wyjaśnij to. Chce ją wywalić na ulicę przed końcem kontraktu. I kto wie co jeszcze? Znasz ludzi tego pokroju. Zwłaszcza jednego. Kogo? Nieważne, opowiadaj wszystko, żebym wiedział co z tym zrobić. Wygrażała mi okropnie. Poczułem się jak szczeniak.
Mówiła, że wyrwie mi język. Po co się na nią uparłeś? Na dodatek udawałeś, że dzwonisz z biura imigracyjnego. Musiałem. Gdyby Norma zaczęła podejrzewać, że łączy mnie coś z Rosario, powiedziałaby Chichilo, a ten z kolei Pierinie i tak dalej. Na koniec Bernarda wyrzuciłaby mnie z pracy. Unikaj plotek, wtedy Bernarda odczepi się od Rosario. Zawsze przez ciebie mam kłopoty. Wiem. Już po wszystkim. Widzę, że nie mam u niej szans. Poza tym nie chcę cię pakować w kolejne kłopoty. Cieszę się, że zmądrzałeś. Potrafię przyznać się do błędu. Może Rosario ma siostrę w Urugwaju. Równie piękną, ale z poczuciem humoru. Przestań, błagam. Przestań. Posłuchaj, mam do ciebie wielką prośbę. Co tylko zechcesz, Rosario. Nie wyzywaj mnie już, proszę. Ostatnio mam spadek samooceny. Rosario? Co mogę dla ciebie zrobić? Przepraszam za moje zachowanie. Nie ma sprawy. Umówimy się. Po co? Lepiej uważaj, bezwstydniku. Chciałem powiedzieć, że każdy może mieć zły dzień. Jasne. Miałam kiepski dzień. Chodzi o coś naprawdę ważnego. Jestem wyrozumiałym facetem. Chociaż bardzo mnie dotknęłaś. Nie zawiodę się w potrzebie. Możesz liczyć na moje ramię, żeby się wypłakać. Pamiętaj o tym. Así que puedes contar con este pecho amplio y viril para refugiarte en este momento de angustia. Bueno, está bien, te lo agradezco Dzięki. Mucho. ¿Puedes venir esta tarde para acá? Przyjdź dzisiaj do mnie. ¿Esta tarde? Poczekaj, sprawdzę w kalendarzu. Ya, la verdad es que me agarra... Déjame consultarlo con mi agenda electrónica. Sí. Znajdę dla ciebie kilka minut. Przełożę ważne spotkanie i wpadnę. Całuję. Pa. Co jest? Zrozumiała. Co? Że mnie potrzebuje. Błagała o spotkanie. Wiedziałem, że mi się nie oprze. Po prostu się bała. Czego? Poddać się uczuciu. To normalne u kobiet. Nie pierwszy raz tak się wobec mnie zachowują. Jasne. Macie się spotkać? U siebie, dzisiaj. U mnie? Chyba pozwolisz. Oczywiście. Powiedziała po co? To coś ważnego. Potrzebuje mnie. Mam prośbę. Kolejną? Muszę się przebrać. Wygląd działa na kobiety. Jedź do domu. Ale uważaj. To mój dom i moja pracownica. Mówiłem już, jak cię kocham? Bierz czy nie? Ucałuję cię. Nie trzeba. Idź już. Ale mam dzisiaj dobry dzień. Co z nią? Nigdy nie zrozumiem kobiet. Drań wszystkie sprawy załatwia z kobietami. Teraz pogada sobie ze mną. Nie myśl o tym dzisiaj. Masz pracę. Jak on się nazywa? Proszę cię o pomoc. Nie zlecam zabójstwa. Wiem, jak on się nazywa. Carmelo. Znasz kogoś o tym imieniu? Nazwisko? Duran. Duran. Znam Carmela, ale nie tego. Gdzie mieszka? Nie wiem. Zapytałyśmy go, ale to już szczyt wszystkiego. Numer telefonu? Nie znam. Jak to? Nie można nawet do niego zadzwonić? Nic o nim nie wiesz?
Spokojnie. Spotkamy się i omówimy wszystko. Przyjdziesz? Oczywiście. Już on ode mnie usłyszy. Dobry wieczór. Jest Rosario? Jeśli nie skończyła się szykować, poczekam w aucie. Prosiła, żeby wszedł pan na górę. To znaczy gdzie? Do jej pokoju. Mam iść do jej sypialni? Czeka tam na pana. Jest sama? Zupełnie. Jasne. Skoro prosi, odprowadzę pana. Nie trzeba. Gdzie to jest? Korytarzem na lewo. Jasne. Drzwi po prawej? Tak. W porządku. Hola. ¿Qué hizo el tractorcito? Udało się. Zgadnij, gdzie jestem. Adivina dónde estoy. Pewnie z Rosario, skoro nie pracujesz. Ciepło. Zgadnij, gdzie teraz stoję? Nie wiem, gdzie? Wchodzę na górę, do gniazdka miłości. Do jej sypialni. Doskonale, drogi Watsonie. Norma przekazała, że Rosario czeka na mnie w swoim pokoju. Dlaczego? Nie domyślasz się? Obraziła mnie i zrozumiała swój błąd. Teraz chcę go naprawić. Czekaj, tam są dzieci. Co zamierzasz? Spokojnie. Jeśli zrobi się gorąco, a na pewno tak będzie, zabiorę ją za siebie. Ale odwiozę ją dopiero jutro. A najlepiej wieczorem. O czym ty mówisz? Kończę. Miłość puka do mnie, a ja do mojej miłości. Odezwę się. Proszę. Czekałam. Wyobrażałem sobie tę chwilę tyle razy. Ty i ja. Razem. Zamknij się, idioto. Siadaj w fotelu. Jak sobie życzysz? Uwielbiam agresywne kobiety. Mogłem przynieść moje złote kajdanki i bicz. Przyłożę ci, jeśli się nie zamkniesz. Jestem twoim niewolnikiem. Prosiłam o pomoc, nie o gwałt. Spokojnie, jestem cały twój. Wystarczy mi język. O tak. Przestań, zboczeńcu. Pójdziesz ze mną do meczy? Chcę jej wyznać prawdę. O czym ty mówisz, kochanie? Powiem jej, że to ja byłam z wami w sobotę, a nie Romina. Nie ma mowy. Co z tobą? Narozrabiałeś i masz to załatwić. Nie mogę, Bruno mnie zabije i stracę pracę. Nie zawracaj głowy. Idziesz ze mną. Przykro mi, nie mogę. Wiesz, kim jesteś? Podłym draniem, niewdzięcznikiem. To najsłodsze pochlebstwa, jakie słyszałem w tym tygodniu. Nie wzruszysz mnie tym, ale są inne sposoby. Wyobrażam sobie. Czego chcesz? Moja obecność u meczy ma swoją cenę. Negocjujmy. Czyżby? Nie zmusisz mnie do żadnych świństw. Ale skąd? Pójdę z tobą do meczy, jeśli spełnisz moją skromną prośbę. Sanito. Jaką? Już sobie wyobrażam. Qué? Mów. Randka. Źle? Czy to propozycja zboczeńca? To zależy gdzie. Zgadzam się na zwykłą kolację. Mówiłem o zwykłej restauracji. Dlaczego zwykłej? Nie jestem byle kim. Pewnie, że nie. Myślałem o kuchni międzynarodowej. ¿Vas a decir toda la verdad? ¿Powiesz meczy całą prawdę?
¿Y vos no me vas a hacer un pagarios? A ty mnie nie puścisz kantem? Czuję, że źle robię. Jaka miękka. Przestań. Morales. Jak leci Morales? Postawię ci piwo. Nie, dzięki. Siedźmy przy wolnym stoliku. To są sami kumple. Nikt nas nie wyda.